Witam Was na moim kanale BednarTV. TV. Dzisiaj postanowiłem nagrać Wam odcinek z moimi skalarami Manakapuru. Są to Manakapuru typu 1, czyli nie żadne krzyżówki. Jak pamiętacie, z moich wcześniejszych odcinków miałem ich więcej 6 sztuk. Później doszły do nich jeszcze 4 sztuki z innego źródła, ale docelowo zostawiłem tutaj 4 sztuki, czyli 2 sztuki. Które pochodzą z Krakowa i dwie sztuki, które pochodzą z nadmorza, z Gdańska. Także zostawiłem sobie dwie sztuki. Możemy zauważyć, są większe i mniejsze, czyli te większe były pierwsze, pochodzą z Krakowa, a te dwa drugie osobniki z Gdańska. Jeszcze są młodziutkie, więc do rozmnażania mamy jeszcze troszeczkę czasu. Jak widzicie, roślinki bardzo ładnie się przyjęły. Gdzieś tam jakieś malutkie straty były, ale wiadomo, nie wszystkie rośliny nam się zakorzenią i tak dalej. Ze względu też, widzicie, że ja tutaj nie mam CO2. Przy takich roślinkach in vitro dobrze jest mieć CO2. Naprawdę wtedy roślinki całkiem inaczej rosną i tak dalej. Ale jak widzicie, można również takie rośliny mieć bez CO2. Z moich doświadczeń na przykład duży henio, mały henio, takie roślinki trawnikowe. Również przewidziane jest przy nich CO2, a ja miałem parę zbiorników z taką roślinką i, i rosły super. Ani żadnych nawozów nie dawałem, ani CO2. Także jak widzicie, roślinki bardzo ładnie tutaj rozrastają, przyjęły się. Zbiornik, jak widać, się ładnie prezentuje. Nie mam tu żadnych glonów. Po pierwsze, nie lubię glonów, jeśli zarastają moje akwarium. Drugie, roślina przestaje nam się ładnie rozrastać. Wszystko zostaje zarośnięte przez różnego typu glony, więc naprawdę warto czasem dbać o swoje zbiorniki. No, ja ich troszeczkę mam, więc mam trochę więcej pracy i więcej uwagi, pilnować, jak i również podmian wody. Odrobaczone były na nicienie lekiem, którym Wam pokazuję, czyli kapisolem. Jest powszechnie stosowany, chociaż niektórzy stosują inne leki do odrobaczania, ale jak to mówią, każdy. Odrobacza czym chce, byle to skutkowało. I ryby były zdrowe. Jak wiecie, producent z zastosowaniem takiego leku za bardzo się nie rozpisał i nie popisał, tym, że zostało napisane tylko 10 ml na 50 litrów wody, no i zwiększyć napowietrzanie wody. I powtórzenie preparatu po 7 dniach, ale więcej nie napisał. Czy te 10 ml na 50 litrów nam w zupełności wystarczy? Po swoich doświadczeniach, 10 ml nie działa w 100%. Wiadomo, dlaczego jest tak napisane, bo producent nie może wziąć żadnej odpowiedzialności za nasze ryby, które pływają w naszych zbiornikach. Więc to jest optymalna średnia ilość płynu którą producent zgodził się byśmy podawali w swoich zbiornikach czyli można to bardzo szybko wytłumaczyć zrozumieć taka dawka w jakimś procencie pomoże wyleczyć nasze ryby a co najważniejsze że nie zaszkodzi taką kurację wystarczy wykonać dwa razy z tygodniową przerwą no oczywiście musimy podmienić wodę ja podmieniam 40% wody i nie stosuje zastosowania mililitrów przez producenta. Podaję tutaj dwukrotną dawkę. Oczywiście nie musicie robić tak samo jak ja. Każdy robi po swojemu. Każdy wie jakie ma ryby Podać z pokarmem, czy to granulatem, czy z mrożonką. A jeśli ryba nie chce jeść leku z namoczoną mrożonką lub granulatem, to wystarczy zrobić im Jednodniową przerwę w karmieniu. I całkowicie inaczej będzie ryba patrzeć na taki pokarm w drugim dniu. Jedynie co to takie 10 ml na 50 litrów jest stanowczo za mało moim zdaniem. Powiem Wam, że to jest bardzo szeroki temat. Wiadomo, większość Was wie, jak to się robi po swoich doświadczeniach wiadomo, że trzeba rybę obserwować również, gdy się odrobacza różnymi płynami czy tam tabletkami, bo trzeba obserwować, jak się ryby zachowują po leku. Czasem po niektórych preparatach woda potrafi się spienić, czyli w tym momencie musimy automatycznie podmienić naszą wodę, bo możemy utracić wszystkie ryby w zbiorniku. Ale tak jak mówię, to jest temat, o którym można mówić i mówić, o różnych bakteriach itd., ale jak mówiłem, zostały odrobaczone dwa razy kapisolem na nicienie, Protosolem na razie nie odrobaczałem, bo nie widzę potrzeby. Trzeba pamiętać, jeśli nie widzimy żadnych dziwnych zachowań ryb lub podejrzane odchody, widzimy, że ryba jest pełna energii, ma apetyt, nie chowa się, spokojnie oddycha. W ogóle nie musimy ingerować w żadne leki, odrobaczanie i tym podobne. Troszkę rzucimy pokarmu rybkom. Znowu przy okazji, że nagrywam film, to dostaną... Małą dokładkę do kolacji, bo moje ryby ostatni posiłek jedzą o 19.00. A co im teraz podałem do jedzenia? To jest drobny kryl. Staram się moim skalarom dawać pokarmy różnego typu bezkręgowce typu lasonogi, drobny kryl, oczlik ikra morska. Solowca dostają raz na dzień albo raz na dwa dni. Bardzo ładnie po takich pokarmach rosną ryby. No i po takich pokarmach zmniejsza się. Że ryba nam się zarobaczy. Wiadomo, jest to w rybach nieuniknione. Zawsze musimy, nawet profilaktycznie, sobie ryby odrobaczyć. Ale to nie znaczy, że musimy, musimy to robić, jeśli nie ma takiej potrzeby. Tutaj również z nimi pływają cztery pandy malutkie, które pochodzą z moich dorosłych. Gdzieś tam jeszcze w którymś zbiorniku trzy sztuki pływają. Na razie tylko tyle udało mi się wychować że jak tylko podchodzę z łyżką, od razu wszystkie skalary są w rogu akwarium. Także jak widzicie, skalary powoli się wybarwiają. Akwarium również ma pojemność 160 litrów i również jest zalane około, jak dobrze pamiętam, 4 lub 5 tygodni. Więc wszystko na dzień dzisiejszy jest w najlepszym porządku i oby tak dalej. Więc co, jeśli filmik się podobał, to oczywiście dajcie łapkę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco w kolejnych odcinkach. I pozdrawiam Was wszystkich. Serdecznie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.